do pewnego faceta. Tę odpowiedź właściwie kieruję do pewnego faceta, natomiast dotarło do mnie, że wielu facetów ma bardzo podobny problem, gdyż po jakimś czasie, kiedy to małżeństwo już tak się scementuje, kiedy to małżeństwo tak już się zabetonuje, to się okazuje, że na tym betonie pojawiają się rysy. To nie są te 2499 metrów nad poziomem morza, tylko te rysy, tak zwane pęknięcia. I zgłaszają się do mnie faceci, którym tłumaczę, że tak czy inaczej każda kobieta w pewnym momencie przeżywa zastanowienie, przeżywa taką głęboką wątpliwość, czy właściwie wybrała, to znaczy niezależnie od tego, jak wspaniałego poznała faceta, to po paru latach małżeństwa każda, bez wyjątku kobieta, zastanawia się, czy właściwie wybrała sobie męża. I ma dość duże wątpliwości i to uzasadnione. I dlatego informuję was, panowie, gdyż ten temat pojawia się dość często, że kobieta informuje swojego męża, że ma wątpliwości, czy dobrze wybrała. I co taki facet powinien zrobić? Jeżeli usłyszy, że kobieta ma takie wątpliwości, to powinien się od razu przede wszystkim nie rozwieść, powinien się zastanowić. Powinien się zastanowić, bo może też on ma też te wątpliwości, czy on dobrze wybrał. Jeżeli ma takowe wątpliwości, to po pierwsze znaczy, że nie jest mężczyzną. O, no. Po drugie, jeżeli ma takowe wątpliwości, to znaczy, że powinien skorzystać z dobrej rady terapeuty, no, lub poddać się jakiemuś leczeniu. Natomiast co powinien zrobić taki mężczyzna, który usłyszy, że jego żona ma wątpliwości, czy dobrze wybrała i czy ma się rozwieść w tym roku, czy za rok? Taki mężczyzna, o ile jest mężczyzną, powinien nie jest dobrym słowem, ale jedynym właściwym rozwiązaniem to jest przekonać kobietę, swoją żonę, że wybrała najlepiej na świecie i ta jej wątpliwość jest po prostu uzasadniona tylko w tym punkcie, że go wybrała tylko jeden raz.